Pamiętacie raport mniejszości z Tomem Cruise'em? To jeden z moich ulubionych filmów z udziałem tego gwiazdora. Choć przedstawiona w nim wizja świata bez przestępstw, która z początku może brzmieć pozytywnie, budzi przerażenie. Trójka widzących jest w stanie stwierdzić, kto popełni przestępstwo, a specjalna jednostka prewencji policji aresztuje tę osobę profilaktycznie. Brzmi strasznie, a można powiedzieć, że świat, nasz prawdziwy, nie filmowy, zmierza właśnie w takim kierunku. Już teraz wiele urządzeń ma wbudowaną funkcję skanowania oczu, co reklamuje się jako zaletę, a dla zwolenników teorii spiskowych może być bardzo podejrzane. Ale to jeszcze nic w porównaniu z ambitnym planem Chin, które do 2020 roku chcą, by każdy z ich 1 400 000 000 mieszkańców był w systemie. Jakim? O tym opowiem w dzisiejszym odcinku. W marcu 2018 roku świat obiegły szokujące doniesienia. Chiny zaczęły testować oprogramowanie rozpoznające twarze. W 16 miejscach wprowadzono system monitoringu działającego z zawrotną prędkością. Jak donosi Tara Francis Chan z portalu Business Insider, technologia rozpoznawania twarzy jest w stanie określić tożsamość obywatela Chin w czasie 1 sekundy. A osoby z zagranicy w czasie 2 sekund. Wyobraźcie sobie, że jedziecie do państwa środka na zwiedzanie i zostajecie automatycznie rozpoznani. Jakby tempo rozpoznawania to było mało, wrażenie robi też skuteczność systemu. Oprogramowanie rozpoznaje bowiem ludzi z trafnością wynoszącą 99,8%. Użyłem sformułowania oprogramowanie, choć bardziej odpowiednie wyrażenie to sztuczna inteligencja. Jak pisze Mariel Myers z serwisu CNET.com, wdrażaniem AI na potrzeby chińskich służb zajmuje się firma SenseTime. To ona stworzyła kamery czy okulary podobne do Google Glass, które są w stanie rozpoznać twarze i przyporządkować je do danych znajdujących się w rządowych bazach. Oczywiście taka technologia może znacząco zwiększyć skuteczność łapania przestępców, ale jak wiemy, często takie narzędzia mogą posłużyć do inwigilacji, a w konsekwencji uwięzienia obywateli niewygodnych dla władzy. Jak wiemy, chiński rząd wielokrotnie pokazał i wciąż pokazuje, że w kwestii praw człowieka ma wiele do nadrobienia. Wydaje się, że wizja świata, w których kamery są w stanie rozpracować naszą tożsamość, jest przerażająca. Nie dla szefostwa firmy SenseTime. Portal CNET.com cytuje Xu Li, prezesa korporacji, który wydaje się być dumny z technologicznych osiągnięć swojego dziecka, wskazując, że inteligentny monitoring rozróżnia nie tylko przechodniów, ale też ludzi na rowerach, w autobusach czy w samochodach. Ten narodowy system monitoringu nazywa się Skynet i został uruchomiony już 13 lat temu, w 2005 roku. Jaki jest cel tego wszystkiego? Oficjalnie mówi się o ambitnym planie wdrożenia systemu kredytu społecznego, po angielsku Social Credit System. Ma on w pełni funkcjonować do roku 2020 na terenie całego państwa. Obecnie, jak wspomniałem wcześniej, sprawdzany jest przez rady miast, prowincji czy firmy prywatne w 16 miejscach. Jak donosi magazyn The Independent, o programie tym po raz pierwszy wspomniano w 2014 roku. Udostępniono wtedy rządowy dokument, który, jak wskazuje dziennik, głosi ideę, że utrzymanie zaufania jest chwalebne, a złamanie go przynosi hańbę. Historia widziała już wielokrotnie przypadki, gdy taka wzniosła retoryka służyła do realizacji najgorszych planów. Członkostwo w systemie kredytu społecznego jest obowiązkowe. Najłatwiej zrozumieć jego zasady na przykładzie analogii do kredytu bankowego. Im bardziej twoje dochody czy umowy czynią cię w oczach banku osobą zaufaną, tym większy limit kredytowy dostaniesz. W przypadku chińskiej idei jest podobnie, tyle że punktowane są odpowiednie zachowania, a za przestrzeganie programowanych zasad możesz na przykład kupić międzynarodowe bilety lotnicze czy posłać dziecko do dobrej szkoły. O konkretach działania tego systemu opowiada Rachel Botsman, pisarka, która w swojej książce Who Can You Trust porusza temat bezpieczeństwa technologicznego. Na niską lokatę w chińskim systemie może doprowadzić cię między innymi kupowanie zbyt wielu gier komputerowych lub zbytkowych towarów w ogóle, zbyt duża aktywność w social mediach, a już na pewno rozprzestrzenianie fake newsów, palenie w niedozwolonych miejscach czy zaśmiecanie chodników. Jakie są konsekwencje takich zachowań? Poza wspomnianym odebraniem możliwości zakupu biletów lotniczych czy nawet pociągowych, rodzice nie będą mogli posłać dzieci do wybranych szkół. Jak donosi magazyn The Independent, w 2017 roku kilkanaście osób, które odmówiło służby wojskowej,
nie mogło kontynuować edukacji na uniwersytetach. Za nieobyczajne zachowanie możemy również zostać wykluczeni w wyścigu o dobrze płatne posady menedżerskie w państwowych przedsiębiorstwach itd. itd. O ile ludzie powoli zaczną orientować się, jakie są konsekwencje konkretnych zachowań, o tyle cała metodologia i punktacja jest jeszcze nieznana. Aby unaocznić Wam potęgę chińskiego systemu, pokażę Wam zdjęcie z tłumu Guangzhou w południowej części kraju. Wydawać by się mogło, że w takim tłumie pozostanie się anonimowym. Nic bardziej mylnego. Jak wspomniałem, system jest skuteczny w prawie 100%. W Nanchang policji udało się zlokalizować i pojmać podejrzanego. Dokonano tego na koncercie, na który przyszło około 60 tysięcy osób. Ale rozpoznawanie twarzy to nie jedyne narzędzie będące na usługach chińskiego rządu. Administracja monitoruje również aplikacje typu Messenger czy WhatsApp. Wymaga również od firm informatycznych przechowywania wszystkich konwersacji przez pół roku i kładzie na nich obowiązek dostarczania danych na każde żądanie. Jak pisze Aleksandra Ma z Business Insider, chińska władza nie tylko kontroluje Messengera obywateli, ale też zmusza niektórych do ściągnięcia specjalnej apki, która wskazuje użytkownikom, które dane na telefonie stawiają ich w niekorzystnym świetle, jednocześnie wysyłając tę samą informację na rządowe serwery. Tak było w przypadku Ujgurów, mniejszości etnicznej liczącej około 10 milionów osób mieszkającej w państwie środka. Jak donosi portal BBC News w sierpniu 2018 roku, Chiny spotkały się z dużą krytyką ze strony światowej opinii publicznej, gdy wyszło na jaw, że nawet milion Ujgurów może znajdować się w zamkniętych ośrodkach, gdzie poddawani są przymusowej reedukacji. Władze państwowe wszystkiemu zaprzeczyły, jednak wydarzenia te zbiegły się w czasie ze wzmożeniem inwigilacji w rejonie Xinjiang. Jak widać na tym przypadku, wszechobecna inwigilacja służy przede wszystkim łamaniu praw człowieka. Jak pisze dziennikarz Roland Hughes, zwolnieni z obozów opowiadają o fizycznych i psychologicznych torturach. Z dnia na dzień znikały tam nie tylko pojedyncze osoby, ale i ich całe rodziny, a prowincja Xinjiang jest szczelnie monitorowana. Nie dziwi więc, że system kredytu społecznego wzbudza wiele kontrowersji. Wśród krytyków masowej chińskiej inwigilacji znajdziemy organizacje międzynarodowe, w tym Human Rights Watch. Nie trzeba być specjalistą od praw człowieka, by zauważyć, że niedopuszczanie kogoś do zakupu biletu lotniczego to łamanie jego podstawowych wolności. Jak widać, w Chinach system kontroli zachowań obywateli posunął się do absurdalnych granic. Jednak państwo to przyznaje się do jego stosowania. Jako osoby z uwagą podchodzące do wszelkich teorii spiskowych musimy zadać sobie pytanie. A co, jeśli i my sami padamy ofiarą takiej inwigilacji? Nie od dziś wiadomo, że nasze iPhony czy Samsungi, bez których nie wyobrażamy sobie choćby godziny, mogą nas nagrywać. Pamiętajmy o tym podczas ich użytkowania, będąc w Chinach, cóż, uważajmy na siebie po prostu.